No i co, zgadnijcie, co się stało. Znowu znalazłem dosyć fajny kadr do nagrania wstępu. A więc siema, jestem Vox i witam was dzisiaj w najnowszym odcinku. Dzisiaj zagramy sobie na Guild Warsach. Jest kolejny event. Wojny magazynowe, które poprowadziłem właśnie ja i ja razem z administracją przygotowaliśmy ten event dla członków serwera. A więc zapraszam was do oglądania, a jeżeli chcecie dostać się na Guild Warsy, zapraszam do pierwszego linku w opisie guildwars.csrv.pl. To strona, na której dowiecie się wszystkiego, czego potrzebujecie do dostania się na serwer. Zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, jak działa licytacja. Ja wam tutaj pokazuję, daję wam okienko. Wy stwierdzacie, ile to może być warte. Oczywiście cena wywoławcza to jest 600 dolarów tego magazynu. Jeżeli ktoś na przykład powie 800 dolarów, to ja poczekam chwilę, po raz pierwszy, po raz drugi i podczas tego, jak ja mówię, dopóki nie powiem po raz trzeci sprzedano, możecie oczywiście przebić tą cenę, nie? Tematyka to jest las. Okej, zaczynamy. Cena wywoławcza to jest 600 dolarów. 5100, dobra. Pietrus, po raz pierwszy. Pietrus, po raz drugi. Ejczu, 10k! Ejczu, 10k po raz pierwszy. Ejczu, 10k po raz drugi. Ejczu, 10k po raz trzeci. Ejczu, sprzedano! O, no. Mam jakąś siekierkę, wydajność 4, mending, kontrolikania. Dużo barszcz. Dużo barszcz. Mam zapalarę. Mam dużo stringów. I mam potkę spowolnienie na 4 minuty, to się przyda do PvP na mroźnego. To wszystko. Ten magazyn ma za to tematykę kopalnianą. Tym razem jest kopalnia. Cena wywoławcza to jest 800 dolarów. Zaczynamy za 3, 2, 1. Od teraz. Pikrok dał 4000 po raz 3. Kamyl dał 5. Sznurek dał 5000 po raz. 5001 od Kamyla po raz. 5003 od Pikroka, 5010 od Sznurka. Pietrus 7250 po raz. 7250 po raz pierwszy. Po raz drugi. Po raz trzeci. Sprzedano Pietrusowi. Kilo z efektywnością 2, mendigiem i unbreaking 1. Opłacalność. 19 kupy. Wymaksowany żelazny kupy. Kozak rzeczy, dobra. Jaki entuzjazm, kozak rzeczy. Cena wywoławcza to jest 1000 dolarów. Tematyka tego magazynu to jest end. Ciema, wy tu robicie te wojny magazynowe, tak. To nie? Tak, event mamy właśnie. Ej, ale to mam money, co nie? Ile mam? Stan konta zero, to troszeczkę biedny jest. To ja sobie... Vox, chcesz pożyczyć trochę kasy? Oddam ci może, jak policytuję coś. 3000 od Kamyla, 10000 od Sznurka. Po raz pierwszy. Ja to przebił. 11000 od Kamyla. Nie, od Pikroka. 20000 od Sznurka. Sprzedano. Sprzedano Sznurkowi za 35000. Sznurek, ale co tam było? Co tam było? Mów. Co tam było? 3 diamenty. Ten kwiat Horusu. 64 te kwiatki. Fioletowy Shulker Box. Shulker Shell, 3 schody i 20 endstone'a. I po taka fajna, bijąca mocno. Nie rzucaj w ludzi teraz. Ej, tu masz zajebistą dziurę, stary. Mogę wynająć tą dziurę? Tutaj? No. Temat to jest... Mhm. Nether! Uwaga, no. Cena wywoławcza to jest 2500 dolarów. Sto tysięcy po raz drugi. 100000 po raz trzeci. Sprzedano! Sprzedano Kamylowi za 100000 dolarów. Czarny barwnik z tego może sobie zrobić. Ale ty wiesz, jak fajnie wygląda ramce? Tu jest czaszka Widera. Tu mamy brodawki. Ha, no tam Polaki bez brodawek dalej. Ja to potem zbiorę. Tu są 3 diamenty, name taki zjadolawy. Tutaj jest kwarc. To jest kwarc, płomienny proszek i dwa... Digintuwa. I... Popczan! I dlaczego Lofmajeczka siedzi? Jest do sprzedania? Ona jest w każdym magazynie!
Ej, taki skam, nie chcesz mieć majeczkę, ale nie. No ja bym chciał kupić, co nie? Dlatego tak się licytuję o każdy magazyn, że kasy nie ma. Cena wyławcza $500, temat zima. Dobra, uwaga, Pickrock sprzedał za 21 tysięcy magazyn numer 5. Dobra, co ma Pickrock? Mroczny budki, mroczny piechu, dwa, nie słyszałeś. I jeszcze zostały te wszystkie magazyny. Tak, te duże i one są drogie dosyć, więc będzie potężna licytacja o nie. Dobra, niedźwiedzia polarnego. Mówi, sznurek mówił, sznurek no? Zgadł. Powtórz. Sznurek zgadł. Pokrzep, lecimy! Co? Co ty zrobiłeś? Otrwała skrótka. Tematyka tego magazynu to jest Gold Digger. Cena wywoławcza $2500. 100 tysięcy odejcza po raz pierwszy. 100 tysięcy odejcza po raz drugi. 100 tysięcy odejcza po raz trzeci. 100 tysięcy odejcza. Sprzedano, no już sprzedano. Ej, szczegółowo opowiadaj, co tam jest. Dużo jabłek złotych. Przyda się. Mam dużo też marchewek złotych. Tylko jeszcze więcej jabłek złotych. Jakaś brzydka żółta tarcza, kolory mi się bardzo nie podobają. Jeszcze więcej złotych jabłek i dużo i stak złota. I to wszystko to zostało. Jeszcze ściankę sobie. Więc generalnie wszystko fajnie, ale jakby było z diamentu, to by było fajniej. Super stoka, super wydane 100 tysięcy. To jest najlepsza moim zdaniem kategoria. Cena wywoławcza 4 tysiące. Kategoria to jest zaufaj mi. Więc jakby kategoria zaufaj mi. Dirt, zajebiście. 85 tysięcy od Kordeła po raz pierwszy. 85 tysięcy od Kordeła po raz... 86 tysięcy od nas! Pietrusa. 86 tysięcy od Pietrusa po raz trzeci. Sprzedano Pietrusowi. Koniec. O. Boże, zaufaj mnie. Dostałem, to nie ogarnię. 85 tysięcy. Tematyka tego magazynu jest dosyć jasna. Enchant. Cena wywoławcza $6500. Nie mogę, ja sobie wziąłem na spektatorze was i takie łebki się tam patrzą na mnie. Mroźny 100 tysięcy po raz pierwszy. Mroźny 100 tysięcy po raz drugi. Mroźny 100 tysięcy po raz trzeci. Mroźny 100 tysięcy sprzedane. Lazuryt, moc 5, powolne padanie 1, wielostrzał, 17 lazurytu, jakieś bloki lazurytu, 2 diamenty, zmora 100 nogów, tutaj jakiś lazuryt. Lazuryt. Grabież 3, powolne opadanie 1, naprawa. Wydajność 4, wydajność 3 i zbrojka klątwa uwiązania. Ja to biorę. Jestem zadowolony z mojego magazynu. Bo go cały wykupić. Tematyka tego magazynu to jest woda. 110 tysięcy od sznurka po raz pierwszy. 110 tysięcy od sznurka po raz drugi. 110 tysięcy od sznurka po raz trzeci. Sprzedano sznurkowi za 110 tysięcy. Jajko żółwia, 8 tych, oś tu jest ogóraz podwodny. Admin, nie ma miejsca w ekwipunku, pomóż tu. Admin, a czemu jedno jajko? A właśnie, nie, bo chodzi o to, że zapomniałem jednego. Nie, powiem wam tyle, że tu akurat przeoczyłem, tu powinno być jeszcze drugie jajko. Bo nie przemyślałem. Tematyka to jest beacon. Cena wywoławcza $10 000 i 90 tysięcy od pasty sprzedano. Sprzedano paście za 90 tysięcy. Za 90 tysięcy. Mamy Fire Resistance, strzały są. Name tag. Bloki żelaza. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Bloki diamentów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, jaka płyta. O, płytka. Byłeś muzyczką. O, 13, C418, jakiś kilofek. Zobacz sobie kilofek, zobacz sobie kilofek. W sensie 5 Mending Sylarza Bręki, ale Cars of Vanishing widzowie. Oj, widzowie! Kategoria Lordownik. Może jeszcze raz pokazać? Można jeszcze raz pokazać!
Kupuję. Kategoria lardownik. 160 tysięcy od Tweediego po raz trzeci. 160 tysięcy od Tweediego sprzedano Tweediemu. Uwaga, Tweedy swojego lidera rozkopie zaraz. I tam się rozkopie. Takie niespodzianka! 150 tysięcy! Ja mam całą skrzynię, dwie skrzynie pełne z Protection 1. Jezu, całe, dwie skrzynie pełne mendingu i emeraldu wszędzie. Dobra. Dwa magazyny zostały, uwaga, dwa magazyny, potężne magazyny, dwa zostały. Tematyką tego oto magazynu jest UHC. Cena wywoławcza to jest 20 tysięcy. Cena nie wzięła się znikąd, chciałbym tylko powiedzieć. 37 tysięcy od Kamela po raz pierwszy. 37 tysięcy od Kamela po raz drugi. 37 tysięcy od Kamela po raz trzeci. Halo! Sprzedano sprzedano Kamelowi magazyn. Kordę miałeś ze dwóch w momencie, kiedy miałeś szansę to kupić, wiesz? To było taka niska była cena. Gdzie? No zabijcie mnie, no! No XD ze mnie. To są strzały, to są duże zlatwiałe. Nie no, bajeczka, ale ostatniego nie uzupełniaj, no. Proszę. Czy mnie słychać? Mówię to. Słychać. To są złote jabłka, obsydian, złote jabłka, obsydian, no typowy zestaw. No mówiłem. Mi się wydaje. Dobry magazyn. Cena wywoławcza 5000 dolarów. Uwaga, tematyka łąka. Zaczynamy licytację. Uwaga, 10 tysięcy od Kordeła po raz pierwszy. 10 tysięcy od Kordeła po raz drugi. 10 tysięcy od Kordeła po raz trzeci. Sprzedano Kordełowi za 10 tysięcy ten magazyn. Ciasteczka, nici i jajko. Chlebek, królicza łapka i nici, tarczka i nici. Uuu! Skrzynia diamentów! Nici, królik i skrzynia diamentów i ciasteczek. To, dobra, biorę wszystko. Więc uwaga, to teraz chyba możemy zakończyć. Dobra, no to powiedzcie mi, czy event się podobał ogólnie. Nie, słaby, 2 na 10. Jak go sznurek zrobił, to był piękny. No, sznurek i ja go robiliśmy, i majeczka, i dogę. Nie, najbardziej. Sznurek go robił.